Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się, że właśnie ruszył rajd rowerowy. Miejsce zbiórki to parking koło obwodnicy. Zapewne dziwi Państwa widok pustej ulicy, mnie również, ale tu nie ma nic dziwnego, dlatego że bierze udział niewielka grupa kilkunastu osób. W czasie tworzenia tej relacji ten rajd jeszcze trwa. Pogoda rewelacyjna, wczesne sobotnie przedpołudnie. Trasa no przepiękna w kierunku na Włochy, Ruścice, Gartatowice, Stawiany i przez Lipnik do Kijtu. Gościnna Kasztelania przyjęła uczestników rajdu. Rajd został zorganizowany przez lokalną grupę działania Ponidzie, tylko o tym rajdzie nikt nie wie. Zapytałem kilku znajomych cyklistów, których spotkałem po drodze przy powrocie z Kij. Byli wielce zdziwieni i oburzeni, że nie mogli w nim wziąć udziału. Którędy jechaliście? Wioskami. Na Gartatowice. Gartatowice. Tak jest. Włochy, Gartatowice. W rajdzie uczestniczyło kilkanaście osób. Z twarzy, które rozpoznałem, no to jest grupa praktycznie z jednej klasy wraz z rodzicami. Panie prezesie, szkoda, że pana nie spotkałem tam w Kasztelanii. Zwracam się do prezesa LGD Ponidzie. Dla kogo ten rajd był organizowany? Czy to jest projekt zrobiony do szuflady, czy to projekt, który skierowany jest do dedykowanej, sfokusowanej grupy, jeżeli tak? To bardzo przepraszam, że się wtrącam. Jeśli nie, no to pytam się, po co? Mam wrażenie, że w Pińczowej więcej jest takich projektów do szuflady, zrobionych po to, żeby się tylko odbyły. Czas chyba się troszeczkę im przyjrzeć, a szczególnie władze tu powinny skierować swoje oczy. Rajd był świetnie zabezpieczony, i policja, i wozy bojowe Straży Pożarnej. Tu kłaniamy się nisko OSP Chruścice. Trasa przepiękna i widokowo, i pogodowo. Jeszcze raz muszę wyrazić swój żal, że nie mogliśmy w nim wziąć udziału, bo po prostu nikt o tym nie wiedział. Gościnna Kasztelania w Kijach przyjęła wszystkich uczestników. Tu można było złapać trochę oddechu. Tu też organizatorzy przygotowali fantastyczny catering dla uczestników, gdzie można było się posilić i nabrać sił do drogi powrotnej, bo droga powrotna to podobna trasa, no nie główne, nieuczęszczane szlaki Kije Pińczów, tylko właśnie te urokliwe zakręty, górki, pagórki, Górka Marysinia, Lipnik, Stawiany, Gartatowice, Chruścice, Włochy, cudowny teren. Z tej strony należą się duże gratulacje, niemniej jednak Zadra pozostała. W najbliższym wolnym czasie zapytam prezesa lokalnej grupy działania o motywy właśnie tego rajdu. Czy on był sfokusowany, skierowany dla określonej grupy? Jeśli tak, to odszczekam wszystko to, co powiedziałem tu na antenie. Jeśli nie, no to bardzo mi przykro.